Dobrze. Struktura listu do Rzymian. Okej, okay, w takim razie teraz przejdziemy do tej prezentacji kompozycji całego tekstu Pawła. Interesują nas właśnie. Dlaczego się interesujemy strukturą? Dlatego, bo zawsze dobry tekst zawiera jakąś kompozycję i dobry autor tak komponuje teksty, aby kompozycja podpowiadała, pomagała nam zrozumieć, co zostało powiedziane do nas. Tak to jest, tak to wygląda. Tym bardziej, kiedy wiemy, że autorzy stosujący tą retorykę biblijną mają w tych poszczególnych tekstach takie miejsca akcentowane, czyli te, gdzie się kumuluje treść, kierunek wypowiedzi. No i w związku z tym oczywiście struktura to też ustalenie granic wewnątrz tekstu. A granice tekstu to znaczy, że po prostu jeżeli ustalimy, to znaczy wiemy, jaka wypowiedź ma swój początek i koniec, czyli ten lokalny kontekst potrafimy sobie jakoś określić. A jak wiadomo, bez kontekstu są tylko preteksty i możemy o tekście mówić, co nam się tylko żywnie podoba. Dobrze. To, co wam pokażę, pamiętajcie, ma charakter paralelny ta struktura i budowana była w oparciu o związki znaczeniowe poszczególnych części. To jest, chcę właśnie przypomnieć, żebyśmy pamiętali, że nie słowa, nie zwroty występujące w jednym miejscu, a potem w drugim decydują o tym, że ten fragment jest bliski temu drugiemu, ale generalnie wymowa tego fragmentu i ogólnie jakby wymowa tego, jeżeli są zbieżne w jakiś tam sposób, to po prostu to decydowało o tym, że zostały powiązane w takie pary czy w jakieś inne układy. Dobrze, co jeszcze? No może tyle, tak? Może tyle. To, co wam proponuję, no to widzicie, tak to jest. No, już, no. To możemy iść do domu. To możemy iść do domu. Oczywiście to nie jest oczywiste, to rozwiązanie. Dwa słowa. Całość listu do Rzymian widzę jako kompozycję koncentryczną, skupiającą się wokół rozdziału 8. Proszę tych wszystkich, którzy myślą, że będzie o życiu w Duchu Świętym jako centrum tego listu, aby jeszcze nie święcili triumfów, bo jeszcze się coś może zmienić. Dobrze. Główne części nazywam sekcjami. To tak, żebyście się już osłuchali. Niestety dwie partie tekstu są bardzo złożone. Sekcja D i sekcja D1. I one składają się z kolei z też każda z nich z dwóch dość stosunkowo dużych partii, które nazwałem sekwencjami. Tak? Ponieważ granice tych części nie pokrywają się z rozdziałami, jakie macie w Biblii, dlatego używam innego nazewnictwa, żeby nam się tutaj nie robił miszmasz. Tak? Będę mówił rozdział ten i będziecie patrzeć, gdzie jest rozdział. Tak? Dlatego będziemy posługiwać się w ramach tej kompozycji troszeczkę innym nazewnictwem. Oczywiście adresy będą funkcjonowały zgodnie z tymi, jak mamy oznaczone w Biblii. Dobrze. Czyli teraz co zrobimy? Ponieważ pierwsze sekcje, pierwsze warstwy, tak, takie elementy paralelne są z relatywnie małej objętości, więc po prostu je przeczytamy i sami zobaczymy, czy one mogą być jakoś ze sobą połączone. Kiedy dotrzemy do tej części, no to jest już część zbyt obszerna, więc ja ją po prostu scharakteryzuję i powiem wam, dlaczego je łączę, te teksty między sobą. Zwróćcie uwagę, że to jest ten przykład struktury równoległej, rozdzielonej, której mówiłem wam na początku. Że, ponieważ ją widzimy właśnie w tej makrostrukturze całego listu, więc już widzicie, jak to działa. Akcent będzie na tym, cokolwiek tam jest. Dobrze. Co jeszcze? No nic, no chyba startujemy po prostu, tak? W swoich materiałach macie na stronie którejś tam, tak? Strukturę całości. Tak, na stronie 12 z tytułami, ale na razie się jakby nie rozpraszajcie może tym. Zacznijmy od strony 13 i tam będziemy mieć po kolei właśnie pierwszą parę, sekcję A, potem będziemy sekcję mieli B i sekcję C, C1. Przeczytamy sobie i
spróbujemy wyciągnąć te elementy, które no, wydają się być co najmniej mówiąc podobne bądź wręcz zbieżne. Ok? Ruszamy. Przed nami dwie skrajne sekcje. Czytam pierwszą, potem przeczytam drugą. Kolorami starają się Wam zaznaczyć elementy właśnie takie, które troszeczkę są jakoś ze sobą bliskie. Pierwsza. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. O synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie, Panu naszym, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Ok, to jest jedna rzecz i teraz druga. Czyli końcowa doksologia. A temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga, obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieźć do posłuszeństwa wiary, Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen. Ok, więc wydaje się być tak klimat jakby troszeczkę inny, ale kiedy zobaczymy, jaki jest kierunek jednego i drugiego tekstu, to zauważymy, że skupia się w jakimś sensie na Ewangelii, która ma zostać podana wszystkim ludom, tak aby wszystkie ludy poddały się posłuszeństwu wiary. Tak? Widzimy ten motyw, pojawia się w obydwu miejscach, posłuszeństwo wiary. Widzimy w obydwu miejscach, że Paweł angażuje Boga jako tego autora generalnie zbawienia, że to wychodzi od niego, ta Ewangelia jest jego, to on decyduje o objawieniu się jej teraz, a nie kiedy indziej, po drugiej stronie. Widzimy oczywiście po obydwu stronach, że Paweł wraca do tego, że ta Ewangelia była zapowiadana dawno w tekstach prorockich i oczywiście musiał minąć troszeczkę czas, kiedy się została objawiona teraz, tak? Teraz widzimy również, że w obydwu miejscach nawiązuje jakby do sedna, ale też do przekazu tego, do jakby przekazu tej Ewangelii. Z jednej strony na początku widzimy, że treścią podstawową Ewangelii jest sam Chrystus. Tak? To jest Ewangelia o Synu swoim, o potomku Dawida, tak? O Jezusie Chrystusie, o Panu naszym. Tak? Czyli sam Chrystus jest jakby tą zasadniczą treścią Ewangelii. On sam jest dobrą nowiną, tak? Dobrze. Chyba za dużo mówię tak. Chyba tak. Po drugiej stronie pokazuje z kolei jakby drogę przejścia Ewangelii. Oczywiście w tej pierwszej części widzimy, że jeszcze jest to Ewangelia Boża, tak? Boża o Synu. U góry w 16 rozdziale mamy, że jest to Ewangelia Pawła, tak? Ale też jest to Ewangelia, która została zwiastowana przepraszam, tu macie niepoprawione, w materiałach macie poprawione. Tego o przyimka nie ma w Grece i rzeczywiście Greka po prostu pokazuje tak, że i zwiastowania Jezusa Chrystusa. Tak to wygląda. Przepraszam, tu jest w tekstach macie lepiej zaznaczone. Co można być zrozumiane właśnie bardzo spokojnie, dosłownie, że po prostu jakby też tą Ewangelię sam Jezus wyraził nauczając, tak? Jakie jest jej sedno. W związku z tym te elementy różne tutaj na tych bardzo w sumie króciutkich fragmentach są bardzo podobne. Oczywiście pojawia się też ten motyw powołania i zwiastowania samej Ewangelii. Skierowania właśnie, jak już wcześniej powiedziałem, do wszystkich ludów. W związku z tym wydaje się, że ta taka klamra, ona właśnie przez zbiór tych motywów tu i tu zgrupowanych, bardzo bliskich, bo przecież nie musiało tak być. Zwróćcie uwagę, Paweł nie musiał ich zgrupować, mógł je rozproszyć gdzieś indziej, mógł to umieścić gdzie indziej, ale jednak złożyło się tak, że te dwa teksty są na krawędziach i zawierają ileś podobnych idei. Wydaje się, że to można by jakoś określić, że po prostu może by to dało się jakoś nazwać, ja wiem, no Bóg jest autorem zbawienia,
a Chrystus jego jakby wykonawcą dla wszystkich, czy jakby Bóg wszystkich i Bóg wszystkich zaprasza, wszystkie ludy do zaufania mu jako Bogu. No, i tyle. No, po prostu jakieś takie na razie to będzie bardzo niezgrabne, ale generalnie widzimy, że te dwie części idą w podobnym kierunku. Dlatego je razem połączyłem. Dobrze. Ok. No to popatrzmy sobie na krok dalej, tak? Czyli idziemy do następnej pary sekcji. Bardzo duża nierównomierność objętościowa, tak? Nierównowaga, ale ważne są dla nas sensy i treści. Pierwszy fragment brzmi tak. Wśród których jesteście i wy, wśród których jesteście i wy. Tamten werset piąty kończył się do posłuszeństwa wiary wszystkie narody, tak? Tam było coś takiego. Czyli to znaczenie o tym posłuszeństwie troszeczkę przenika do tego naszego fragmentu w wersecie szóstym, wśród których jesteście i wy. Czyli jakby i u was chciałbym, aby to posłuszeństwo wiary też nastąpiło. I dalej Paweł pisze tak. Wy, powołani przez Jezusa Chrystusa, wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Po drugiej stronie mamy bardzo rozbudowany tekst, którego w związku z tym całego nie przeczytam, ale wiemy, że tam są pozdrowienia. I to jest fragment, który ja wybieram i takie mam granice od 15:33 do 16:24. Przeczytam tylko to, co mamy wydrukowane. Rzeczy, pozdrowienia te bardziej poszerzone pominiemy, bo one jakby teraz jakby nie będą tej wnosić specjalnie. A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen. A polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest diakonisą zboru w Kęchrach, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym i wspierali ją w każdej sprawie, jeśli by od was tego potrzebowała, bo i ona była wielu pomocna, również mnie samemu. Pozdrówcie Pryskę i Akwilię. I pozdrówcie, aż do 16. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie zbory chrystusowe. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi i przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków, albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim. Dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Pozdrawiam was Tymoteusz, współpracownik mój, i Lucjusz, i Jazon, i Sozypater, i rodacy moi, i tak dalej. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. O ile na początku listu nie mamy wątpliwości, że to są właściwie pozdrowienia, ale wyrażone w sposób absolutnie skondensowany z jednym podstawowym życzeniem, tak? Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, tak? Okej. O tyle po drugiej stronie mamy tą część pozdrowień bardzo rozbudowaną i to są pozdrowienia obustronne. Pozdrowienia od tych, od tamtych, pozdrówcie tu, pozdrawiają was tamci. Ale o dziwo, w samym środku pojawia się jakiś trend z jeszcze z jakimś takim wezwaniem i jeszcze takim jakąś taką ostatnim jeszcze ostrzeżeniem, tak? I to jest w samym środku gdzieś pomiędzy jednymi pozdrowieniami i drugim. Ciekawe jest to, że treść pozdrowienia z początku listu zostaje podzielona na dwie części. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. I w tej części po drugiej stronie zostaje potraktowana to jako klamra, tak? A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. W naszych uszach amen brzmi jak koniec. Ale w Żydach, u Żydów na pewno tak to nie było. Niech tak będzie. Niech się tak stanie. Tak? Bo to zmienia. Tak? Bo nagle mamy niech tak będzie. Tak? I to jest klamra dla tej całej części wewnętrznej, ale w środku i tak widzimy jeszcze powrót idei łaska Pana naszego Jezusa, niechaj będzie z wami
podobne do 24. Co to znaczy? Zwróćcie uwagę, że ja tutaj nawet na tym schemacie troszeczkę Wam zaznaczyłem, takim delikatnym wcięciem, i to macie tak samo w swoich materiałach, że ten cały tekst jest ułożony właśnie koncentrycznie. Na zewnątrz są te główne ramy pozdrowień, potem są pozdrowienia właściwe, a w samym środku jest ostatnie ostrzeżenie, wezwanie i afirmacja, w sensie takim uznanie dla ich wiary, uznanie dla ich posłuszeństwa, dlatego że przyjęli Ewangelię. Tak? Czyli, ale czy tutaj nie ma jakiejś afirmacji? No przecież jest, tak? Powołani przez Jezusa Chrystusa, umiłowani Boga, powołani świętym, tak? Zwróćcie uwagę, te same idee, ale w innych jakby rozbudowie pojawiają się i tutaj, tak? Nagle to, co tutaj pojawiło się jako pozdrowienie, wprost życzenie, tutaj po drugiej stronie zostaje rozbudowane i staje nowi podpowiedź, w jakich granicach należy ten tekst przeczytać. No dobrze, okej. Okay. Dlatego te dwa fragmenty łączę ze sobą. Jedno pozdrowienie z wprowadzeniem takim afirmacyjnym. Zwróćcie uwagę, że tak sobie mamy ogólnik taki podobny, tak? Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, pozdrawiają Was wszystkie zbory. Tutaj wszyscy, którzy są ze mną, też w pewnym sensie go pozdrawiają. I tam są jeszcze pewne dodatkowe figury, których teraz na przykład rozpatrywać nie będziemy. Ale generalnie dlatego kolejne dwie części połączyłem ze sobą jako zbieżne co do ich podstawowej wypowiedzi. Dobra, no to idziemy dalej. No i teraz mamy już dużo literek, bardzo dużo literek, no ale i tak nie mamy innego wyjścia. Po prostu trzeba to przeczytać. Czy do tej pory macie jakieś pytania, ostre wątpliwości co do tego, co Wam jakoś usiłuje tutaj pomieszać w głowie? Nie? Milczenie owiec. Dobrze. Dobrze. Niech będzie. Ok. Czyli sekcja C. Czytamy najpierw od 1,8 do 17. Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie Ewangelii Syna Jego, że nieustannie o was pamiętam, zawsze w modlitwach moich, prosząc, żeby mi się wreszcie udało za wolą Bożą przyjść do was. Pragnę bowiem ujrzeć was, abym mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia was. To znaczy, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę, waszą i moją. A nie chcę, bracia, abyście nie widzieli, że często zamierzałem przybyć do was, aby i wśród was, podobnie jak wśród innych narodów, zebrać jakiś plon, lecz aż do tej pory, do tej chwili miałem przeszkody. Jestem dłużnikiem Greków i nie Greków, mądrych i niemądrych, tak więc jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Okej. Okay. Czyli wiemy, o czym Paweł tutaj mniej więcej w tej pierwszej części się wypowiedział. Lecimy teraz po drugiej stronie listu. Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. Jednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie nieco śmielej, chcąc wam to odświeżyć w pamięci, a to na mocy łaski, która mi jest dana przez Boga, żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. Mam wtedy powód do chluby w Chrystusie Jezusie ze służby dla Boga. Nie odważył się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem, przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów, aż po Ilirię, rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową. A przy tym chlubą moją było głosić Ewangelię nie tam, gdzie imię Chrystusa było znane, abym nie budował na cudzym fundamencie, lecz jak napisano, ujrzą go ci, do których wieść o nim nie doszła, a ci, co o nim nie słyszeli, poznają go.
Dlatego też często miałem przeszkody, które mi nie dozwoliły przyjść do was, lecz teraz, nie mając już pola pracy w tych stronach, a pragnąc już od wielu lat przyjść do was, mam nadzieję, że po drodze, kiedy pójdę do Hiszpanii, ujrzę was i że wy mnie tam wyprawicie, gdy się już wami trochę nacieszę. A teraz idę do Jerozolimy z posługą dla świętych. Macedonia bowiem i Achaja postanowił urządzić składkę na ubogich spośród świętych w Jerozolimie. Tak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami. Gdyż jeżeli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrami doczesnymi. Gdy więc załatwię tę sprawę i doręczę im ten plon, wybiorę się do Hiszpanii, wstępując po drodze do was. A wiem, że idąc do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego. Proszę was wtedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga, bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei i by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych. Tak, iżbym za wolą Bożą, z radością przyszedł do was i wśród was zaznał odpoczynku. Okej. Okay. No wydaje mi się, że tutaj jakby takich dosłownych nawiązań jest aż nadto sporo. Jakie jest najbardziej oczywiste? No wydaje się, że chyba ten plan odwiedzenia ich, co nie? Spotkania, tego, że miał już od dawna Paweł plan pojawić się w Rzymie, no i do tej pory jakoś mu się nie udało, no ale kolejny raz powtarza de facto te rzeczy, które już powiedział wcześniej, że może tym razem mu się uda i tak dalej. Widzimy, że bardzo mocno rozbudowuje w obydwu częściach Paweł jakby swoją służbę i prezentuje ją, jeśli chodzi na polu misyjnym, jako ten, który służy Bogu przez zwiastowanie Ewangelii, opowiadanie innym dobrej nowiny. Widzimy również takie rzeczy jak motywy drobne, ale na razie jeszcze z tych główniejszych moglibyśmy zobaczyć motyw długu, tak? Paweł tutaj jest, czuje, że po prostu ma dług wobec wszelkich ludzi, którzy po prostu, którym po prostu jest gotów zwiastować Ewangelię. Potem pojawia się ten motyw długu pomiędzy poganą chrześcijanami a judeo-chrześcijanami i tam po prostu Paweł troszeczkę bardziej to rozszerza. Widzimy, że na początku Paweł pamięta stale o modlitwie za tych, którzy go tam niespecjalnie znają, ale pod koniec tego listu sam prosi o modlitwę w jego potrzebach ich wierzących w Rzymie, aby się za nim wstawiali, by jego misja w Jerozolimie została dobrze przyjęta. Widzimy w końcu również i to, że po prostu Paweł w obydwu miejscach jakby podkreśla tą społeczność wiary i to, że po prostu ta wizyta w Rzymie powinna dać mu jakąś pociechę, jakąś takie, jakieś wsparcie, jakieś odpoczynienie. Tak? I te rzeczy się po prostu również tutaj pojawiają. W jakimś sensie w obydwu miejscach pojawia się też afirmacja tej drugiej strony. Na początku dziękuję Bogu za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. No trzeba powiedzieć, że słynie, tak? Aczkolwiek są pewne potknięcia, o których żeśmy mówili wcześniej, no ale jest dobrze, co nie? Więc element takiej afirmacji jakich jest i po drugiej stronie jest to samo, tak? Po drugiej stronie jest to samo. Zaczyna się właściwie od tego, że Paweł jakby znowu mówi, że do tych, do których akurat mówi, że ma zaufanie, że mają w pełni kwalifikacje do tego, aby być dla siebie wsparciem, pomocą, pouczeniem. Co jeszcze? No to i tak sporo. To i tak sporo, powiedzmy sobie szczerze, tak? Jak na krótkich fragmentach, bo znowu widzimy, że te fragmenty mają dość ostre granice, tak? Paweł nie mówi o tym, że będzie tam ich wizytował w piątym rozdziale, a potem jeszcze w siódmym. Nie, w tamtych rozdziałach było, o tym rzeczach nie pisze. Napisał o tym tylko w tym fragmencie i tylko w tym fragmencie, tak? Czyli istnieją pewne idee i pewne myśli, które Paweł zgrupował tylko w pewnych odcinkach i dlatego ja je potem dostrzegłszy zestawiłem obok siebie i okazuje się, że one przynajmniej jak do tej pory wyglądają mniej więcej właśnie tak, tak? Więc przeszliśmy te trzy kroki. Tak, no jakaś taka na razie dzieje się sporo, więc te tytuły takie dla tej całej, jakby dla danej warstwy są może trochę koślawe, ale,
ale przynajmniej jakoś ujmują mniej więcej te kolejne kroki myśli, które Paweł robi. Tak? Bóg jest autorem zbawienia, a Chrystus jego wykonawcą dla wszystkich. No i w związku z tym z tego wynika to zaproszenie i służba Pawła. Tak? Potem jest pozdrowienie i zachęta, a na końcu się pojawia jeszcze to wezwanie do czujności, aby nie wejść, nie pójść za tymi, którzy lubią spory. I w trzecim kroku zapowiedź wizyty i służba Pawła i jeszcze tych parę motywów, które być może tutaj byłoby wyciągnąć, ale wydaje się, że ta zapowiedź wizyty jest tutaj najmocniejsza w połączeniu ze służbą Ewangelii i tego, co jakby z tego wynika dla Pawła i wierzących w Rzymie razem. Ok, no więc dotarliśmy teraz do najbardziej obszernych fragmentów, których, jak powiedziałem, czytać nie będziemy. W związku z tym musimy sobie jakoś przebrnąć przez ten materiał. I to, co bym Wam chciał dać, to po prostu jakąś taką bardzo zwartą charakterystykę tych tekstów. No więc tak. Okej. Okay. To teraz te dwie sekcje z tymi dwoma elementami ja je narysowałem w środku tego diagramu, tak? O, tak. Tak. I ogólnie trzeba powiedzieć tak, jeżeli mówimy o usprawiedliwieniu, to tematy usprawiedliwienia pojawiają się w tych niebieskich częściach, tak? Czyli od 1.18 do 5.21, a potem 9.11. Jeżeli mówimy o sferze przełożenia tej całego wykładu, tej całej teologii, którą Paweł rozwija w tych fragmentach niebieskich, to tutaj właśnie w tych czerwonych jest pokazane, jak to zastosować. Jak zastosować tą wolność, którą daje Chrystus. Jak zastosować tą wolność od prawa, jak ją rozumieć teraz, skoro już wszystko wiemy, jak to jest z tym usprawiedliwieniem i nie tylko jak to jest z planem Bożym, z Bożą jakby suwerennością, jakby przeprowadzenia tego planu i generalnie w jakim kierunku i jaką rolę w tym wszystkim odgrywa Chrystus. Tak? Czyli czerwone rzeczy skupiają się na odpowiedniej praktyce. Niebieskie na rozbijaniu zasadniczych, jakby głównych, ideowych błędów i próbą, jakby zajmują się poukładaniem od nowa sceny, gdzie również temat właśnie usprawiedliwienia jest bardzo ważny i tyle. W związku z tym cechy tej części przygotowującej, rozbijającej błędy i przygotowującej do części praktycznej są takie. Po prostu Wam przeczytam, żebyśmy mieli jasność. Moim zdaniem Paweł w tych częściach zdecydowanie częściej zwraca się do judeo-chrześcijan niż do wierzących z pogan. Gdybyście popatrzyli na granice tych fragmentów, to zobaczycie, że mniej więcej w ich środkach gdzieś tam się właśnie pojawi właśnie temat usprawiedliwienia. I tam się pojawi również argumentacja intensywna z pism, co do której po prostu możemy przypuszczać, że judeo-chrześcijanie powinni sobie lepiej z tym poradzić. Jeśli chodzi o zrozumienie aluzji, jeżeli odwołania do konkretnych tekstów byłyby jakby niedosłowne cytatem. Widzimy i w przeciwieństwie do tego, w tych częściach B1, po prostu argumentacja z pisma prawie nie istnieje. Nie jest tak, że nie istnieje w ogóle, ale prawie nie istnieje. Tak? Dobrze. Sekwencje A1 i A2 bardzo eksponują wierność Boga, Chrystusa, jako wyłącznej podstawy pojednania i usprawiedliwienia. Następuje podkreślenie wierności Boga w realizacji planu wybawienia człowieka. Wierność w stosunku do złożonych obietnic Abrahamowi i Izraelowi. Widzimy, że to usprawiedliwienie, ten temat usprawiedliwienia jest dyskutowany oczywiście, jest dyskutowany bardzo intensywnie, ale wydaje się, że jednak jako problem właśnie tej strony judeo-chrześcijańskiej. Tak? To oni muszą sobie jakoś z tym jeszcze raz poukładać, w takim razie co z tym prawem, co z tymi naszymi wyobrażeniami o usprawiedliwieniu przez uczynki prawa. I
Do tego wrócimy, bo cały następny wykład to będzie jakby wprowadzenie do tego, jak sobie radzić z tekstem Listu do Rzymian, bo ten tekst zawiera po prostu wiele trudności. No trzeba powiedzieć coś takiego, żebyście już jakby mieli takie coś w głowie. To nie jest tak, że 100% Żydów miało przekonanie właśnie takie, że usprawiedliwienie przez uczynki prawa to jest właśnie słuszna nauka. Tak? Wiemy o tym, że tak nie jest, ale wiemy też z literatury chociażby Żydów czy rabinicznej, że przez x lat takie super nadeksponowanie prawa i wypełniania jego praw było nauczane, że gdzieś nawet pojawiła się jakby no, idea, że ta uczynkowość, choć wydawałoby się zupełnie wbrew idei judaizmu, jednak zafunkcjonowała praktycznie w nauczaniu wśród Żydów. Stąd też te wywody Pawła o tym, że Izrael się potknął i nie dosięgnął po usprawiedliwienia, bo było to jakby z uczynków, nie jest przypadkowe. To nie jest wymysł. Te ślady znajdują się w literaturze żydowskiej, że takie ścieżki nauczania również były. Ale to nie znaczy, że wszyscy Żydzi tak właśnie myśleli. I to jest dobrze, żebyśmy o tym pamiętali. To nie obejmowało 100% jakby bogactwa nauczania pośród Żydów. No dobrze, to było na marginesie. Dyskusja roli Izraela i prawa w kontekście szerokiego planu zbawienia. To się jeszcze pojawia w tych częściach A1 i A2. Znamy to oczywiście przede wszystkim z rozdziału 9, 10 i 11. Oraz obszerne i bardzo krytyczne wypowiedzi w stosunku do Izraela i do Żydów. To jest też bardzo cecha charakterystyczna właśnie dla tych sekcji. Wiemy, czytaliśmy, w 11 pojawiła się również krytyczna wypowiedź o pogano-chrześcijanach. Tutaj pojawia się generalnie w ogóle o jakby zachowaniach pogan również bardzo krytyczna ocena. Jednak im bliżej środka, tym bardzo ostre wypowiedzi dotykają przede wszystkim Izraela, Żydów, no i pośrednio zaczynają w tym momencie prowadzić jakąś taką podprogową, jakąś taką po prostu krytykę złych poglądów, które mogłyby się jeszcze uchować wśród pogano-chrześcijan. To, co jest jeszcze istotne, to to, że w tych częściach sekwencji A1 i A2 bardzo mocno jest zaakcentowany narzędzia Boga, które on używa do prowadzenia swojego planu i nadzoru nad tym planem zbawienia, który się ma dokonać. Łaska i sąd. Czyli tutaj się pojawiają te właśnie słowa, że Bóg nie ma względu na osobę. Tak? W związku z tym z jednej strony wybrał Izraela, ale to nie znaczy, że Izrael nie otrzymał sądu, kiedy się okazało, że porzucił rzeczy, które były sednem relacji z Bogiem. I tym samym w związku z tym taka sama jakby była przestroga Pawła w stosunku do pogano-chrześcijan, tak? Czytaliśmy to. Jeżeli pójdziecie w tym samym kierunku, nie liczcie, że Bóg się wycofa ze swoich jakby prerogatyw, które tutaj ma, jeśli chodzi o nadzór nad tym planem, który chce doprowadzić do końca. Dobrze, to w takim razie co się pojawia w sferze praktycznej? Właśnie, po pierwsze są tam opisane konsekwencje praktyczne z tego całego wywodu, który Paweł wcześniej dokonał. Widzimy, że życie zostaje tam przedstawione jako unikalna więź z Chrystusem i jako służba Panu. Paweł jakby przedstawia właśnie nową sytuację chrześcijanina jako coś, jako stan, w którym po prostu powinien być poddany całkowicie Panu, całe jego życie powinno być oddane Bogu, jako służba Bogu. To życie ma być regulowane przez prawo miłości i dobra ze względu na Ducha Świętego, tak? W wolności od przestarzałej litery. Te rzeczy właśnie, obydwie idee pojawiają się w centralnych miejscach części w sekwencji B1 i B2. Tak? Życie pod prawem miłości i dobra, życie według Ducha. Dobrze, mocne znaczenie w tych obydwu sekwencjach ma właściwe poukładanie sobie
rzeczy w głowie, tak? Jaki jest plan, tak? Jaki jest Boży plan, jak należy patrzeć na swoją sytuację, jak należy rozumieć kierunek, do którego zmierzamy. Więc to znaczenie, jaka jest nasza świadomość, że powinna być właściwie poukładana w obydwu tych częściach, jest bardzo mocno zaznaczona. Wyraźny mamy właśnie porządek taki, że od właściwego poznania i zrozumienia do adekwatnej praktyki. I to pokazuje też jakby ten element właśnie praktyczności tego listu, że w częściach akcentowanych taka właśnie filozofia jest prezentowana przez Pawła. Najpierw postaraj się zrozumieć, tak? Jeżeli to źle zrozumiesz, będziesz praktykował do bani, tak? Poukładaj sobie to w głowie, zrozum to, co zostaje ci jakby tutaj przedstawione, bo z tego będziesz mieć pociechę ty i inni, bo twoja praktyka będzie sensowna i zdrowa. Dobrze. Obie części korzystają z obrazu przejścia od śmierci do życia oraz od niewoli do wolności. Tak, ta metaforyka jest w obydwu częściach bardzo intensywnie używana i w obydwu częściach, tak jak już powiedziałem wcześniej, bardzo sporadyczne odniesienia do Starego Testamentu. Właściwie takiej argumentacji prawie nie ma. Pojawia się bardziej tutaj, w tej części sekwencja B2, pod koniec. No i tyle. No dobrze. No i właściwie wydawałoby się, że jest super fajnie. Prawie żeśmy skończyli, jeszcze tylko centrum. No, dobrze, więc próbując to oczywiście niezgrabnie, ale bardzo skrótowo, żeby się zmieściło obok, podsumować tą całą warstwę sekcji D i D1, zaproponowałem coś takiego. Spełnienie się prawa, tak, przez przyjście Chrystusa i objęcie usprawiedliwieniem wszystkich wierzących. I ta część dotyczy tej sekwencji A1 i A2, tam jakby tego typu jest perspektywa ustawiona. Oraz spełnienie prawa przez postawę miłości dobra. Tak? To prawo zostaje spełnione w życiu pod prawem miłości. W związku z tym na dwa sposoby prawo zostaje przez Pawła tutaj pokazane jako spełnione. Ale bynajmniej nie te tematy są głównym kierunkiem w ogóle tego listu. Nadrzędny cel, oczywiście tutaj była ta cała korekta do wykonania, poukładanie ludziom, odbiorcom w głowach, ale Paweł jakby chce zrobić jakby coś innego, coś zupełnie jakby krok dalej. No i żeby to odkryć, to musimy przeczytać sobie tekst środkowy, czyli rozdział 8. Rany Julek. Ale wiecie co? Zrobimy tak. Wy sobie możecie go prześledzić. Możecie go prześledzić na stronie 17. A ja wam go delikatnie streszczę, po to, żebyśmy przeczytali tylko tekst, który będzie dla nas najważniejszy. Ok? Tak to zrobimy, bo inaczej to po prostu stąd nie wyjdziemy. Ten cały 8 rozdział, widzicie, wraca jakby początek naszego wykładu, tak? Dlaczego wam mówiłem o strukturach równoległych i rozdzielonych, tak? I dlaczego wam mówiłem o strukturze koncentrycznej? No bo ten cały 8 rozdział moim zdaniem tak właśnie jest ułożony, tak? Zaczyna się od prostych idei. Możecie sobie śledzić, jaka idea jest w wersecie 1, tak? A potem w 31 i 34. Ktoś przeczyta pierwszy werset? Przeto teraz nie ma żadnego potępienia na tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Dobrze, a 31 do 34 to jest to... Okej, dobrze. To już wam przeczytam, żebyście przynajmniej złapali, jak pracowałem nad tym tekstem. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Czyli tak, u góry jest proste stwierdzenie, na dole jest wersja rozbudowana idei takiej. Nie ma potępienia dla tego, kto jest w Chrystusie. Tak? Taka jest idea. I tak dalej. Potem w wersetach 2-4 pokazane jest, że po prostu Bóg wyzwala nas z pewnej jakby kondycji, z pewnej sytuacji, z kondycji niekoniecznie, ale generalnie z pewnej sytuacji,
z poświęceniem siebie. W tym momencie Chrystus pojawia się jakby ten, który musi poświęcić siebie, aby nas wydobyć. W części 35-39 to jest fragment, który był na początku tam jako ilustracja struktury, tak? I tutaj widzieliśmy, że w centrum pojawia się akcent, że po pierwsze nic nas nie odłączy od miłości, tak? Tam u góry było, że z miłości jakby Bóg działa, ich daje Syna. Tutaj, że z miłości, jakby od tej miłości nie, nic nas nie odłączy, ale w centrum mieliśmy to, ta perspektywa chrześcijan, że wprawdzie inni widzą nas jak owce ofiarne, tak? I myślą, że mogą nami pomiatać, ale my wiemy, że w tym zwyciężamy. Tak? Czyli jakby nawet mając ciężar ofiary z naszego życia jakoś składanego, tak? Czy przez trudności, czy być może wręcz zagrożenie życia, bądź samo życie, okazuje się, że uzyskujemy perspektywę taką, że jednak w tym zyskujemy ostatecznie, ponieważ wiemy, jak, czym jest zwycięstwo w tym marszu, w tej drodze. Ok, czyli nie ma potępienia, miłość, która prowadzi do poświęcenia, tak? To są te następne elementy. Krok dalej. I znowu mamy strukturę równoległą rozdzieloną. W wersetach od 5 do 13 widzimy, że tam jest obrazowane życie w usprawiedliwieniu, ale pod kierownictwem ducha. I zostaje to w jakiś tam sposób jakby rozwinięte. Ale potem widzimy 26-27, wraca motyw ducha po pewnym fragmencie, który to rozdzielił, tak? Ale w tym momencie pokazany jest duch, jak nas wspiera w rzeczach, których jakby, z którymi sobie nie radzimy. W tej części pokazany jest jakby, jak duch wspiera nas w miejscach, w obszarze naszej świadomości, naszego rozumienia, naszego pojmowania tej rzeczywistości, w którą wchodzimy i w której bierzemy udział. Ale tutaj pokazany jest jako ten, który wspiera nas w rzeczach, nad którymi już nie ogarniamy, nad którymi już nie panujemy. A mimo to Bóg jest z nami, Duchu Świętym po prostu wspierając nas. To jest jakby ta, znowu taka podwarstwa. A co się dzieje 14-16? Widzimy znowu, że tu się pojawia motyw naszej bliskości z Ojcem jako dziecko. Tak? Pojawia się ten motyw relacji takiej rodzinnej. I on potem powraca w wersetach 28-30, kiedy widzi, Paweł rysuje obraz wszystkich wierzących z Chrystusem jako superbratem. Tak? Jako tego, który po prostu jest bratem pośród reszty, ale jest tym pierworodnym. Tak? Czyli znowu ta relacja bliskości szczególnej, takiej rodzinnej zostaje jakby, ta metaforyka zostaje tutaj wykorzystana. No i coś się pojawiło w środku, tak? Coś się pojawiło w środku i teraz ten środek to już przeczytamy. I ten środek to już musimy przeczytać, więc go biorę i czytam, no trudno. Ok? To jest to, co macie w czerwonej rameczce zaznaczone w samym środku. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół woleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? Koniec? Dziękuję bardzo. Teraz reanimacja, akcja reanimacja. O, chwileczkę, kowarek na kubek. Kowarek, kubek, Jakubek, bo nam się tutaj weźmie. O, jest, moc jest z nami. Dobrze. Jaką perspektywę teraz tutaj funduje w samym środku Paweł nagle, nic tego nizowego? Tutaj miało być o duchu, o tym, jak to dobrze jest, że miłość i cała reszta. A tutaj, co to za historia w ogóle? Co Paweł nagle zaproponował odbiorcom listu? Gdzie ich jakby skierował uwagę, oczy? Co nas... Proszę? To, co nas oczekuje, jak umrzemy. Że to te wszystkie trwogi życia są... Przy czym trzeba zrozumieć, jak nie umrzemy. Jak nie umrzemy. Jak nie umrzemy.
To jest taka, ja wiem, że przywykliśmy do określenia śmierć i to w tym momencie, a natomiast jak przejdziemy na drugą stronę, tak? Jak przejdziemy, co nie? Zwróćcie uwagę, nagle się okazuje, że w całym centrum ósmego rozdziału i nie tylko ósmego rozdziału, ale całego listu mamy tekst, który mówi, ale popatrzcie jakby na całość tego, co się w ogóle, co, jaki jest plan, tak? W jakim projekcie bierzemy udział? To jest takie swoiste, o co walczymy, dokąd zmierzamy. Nie śmiejecie się, jesteście nie ta epoka. Dobra, okej. Okay. Okej. Okay. Ale dokładnie. To jest jakby od nowa pokazanie im, że popatrzcie na to, w czym już bierzecie udział. To była ta element właśnie miłości, pewności w Bogu, doświadczenia Ducha Świętego, doświadczenia relacji z Ojcem, Synem, tak? Ale mówi, już to macie, ale teraz miejcie w pamięci to, dokąd ostatecznie zmierzamy, tak? A co to powoduje? To powoduje, że oni po prostu mają się skupić nie na tu i teraz, żeby sobie jakby podgryzać kostki, ale zobaczyć ten szeroki plan Boga i to, że zostali do Niego włączeni, oczywiście z łaski, i że mają czegoś wielkiego naprawdę oczekiwać i wziąć z tego energię. Energię do właściwego bycia tu i teraz, tak? Razem oczywiście, razem, nie po wykopaniu drugiej strony, tak? Za burtę. Więc przy takim ujęciu, no ten list Pawła wydaje się być jakby zupełnie czymś innym, tak? W środku mamy nie tylko jakby opis aktualnego jakby doświadczenia bycia blisko Boga, życia w tej relacji pod kierownictwem, ale też jakby w tej pewności miłości, tej pewności intymności relacji, ale to jest jakby punktem startowym do tego, aby powiedzieć, ale to nie koniec, biegniemy do czegoś jeszcze większego i zwróćcie uwagę, w tamtym fragmencie było to pokazane dość mocno, że stworzenie oczekuje właśnie objawienia Synów Bożych, ich chwalebnej wolności, tak? Czyli ich sposobu życia, który przynosi Bogu chwałę, tak? Który jest Bogu miły, który jest dobrym po prostu życiem, przyzwoitym, a nie jakimś koślawym, tak? O co generalnie trudno nam. No. Ale nagle taka perspektywa pojawia się w samym centrum listu. Czyli z jednej strony Paweł zaczynał od tego, żeby ich skorygować, żeby im poukładać, żeby im pomóc, żeby się już przestali jakby spierać i droczyć, ale wydaje się, że w środku ostatecznym jego celem była zachęta, była motywacja, aby kiedy się już oporają z tymi właśnie aktualnymi problemami, aby ich życie nabrało energii, ponieważ mają wielką przyszłość przed sobą, a zapowiedzią tej przyszłości jest teraźniejszość, która została również w 8 rozdziale przedstawiona jako ich już aktualne doświadczenie. Okej? Okay? Jasne? Coś? Dobra. No to tu macie taki trochę ładniejszy i zaproponowałem oczywiście jakieś tytuły, niektóre są jakby może trochę znowu słabe, ale w centrum jest w takim razie tak. Wszyscy są zapowiedzią, wierzący są zapowiedzią nowej rzeczywistości, już doświadczają miłości Ojca i Syna, bliskości w Duchu Świętym i bezpieczeństwa Chrystusie, tak? Wierzący jako zapowiedzi nowej rzeczywistości, odnowienia, które Bóg dokona. Krok do tyłu teraz, mamy znowu ten układ taki, gdzie najpierw Paweł dyskutuje o usprawiedliwieniu w Chrystusie i o spełnieniu obietnic z Pism, o wierności Boga, po to, aby potem pokazać życie jako służba Bogu, jako oddane całkowicie Bogu, poddane prawu miłości. Potem mieliśmy zapowiedzi, że się zobaczą, a jak się zobaczą, to będą mieć dobry czas. Potem były pozdrowienia, ale również z zachętą i pewną mobilizacją i przestrogą. Aż w końcu widzimy ramę Boga, który od początku i od Niego wychodzi cała Ewangelia. Tak? Od Niego wychodzi Ewangelia. On to robi w swojej mądrości, kieruje to do wszystkich, zapowiadał to od dawna i Paweł stara się i staje na uszach, żeby wszyscy możliwie, kto się tylko mu tam wpadnie w pole rażenia, dostał tą Ewangelię i żeby mógł rozpocząć z nią swoje nowe życie.
No dobrze. No to już w takim razie zupełnie finalizując. List do Rzymian, moim zdaniem, podobnie dokładnie jak inne listy Pawła, jest z założenia interwencyjne. Tak? Tam jest problem. Ale co ciekawe, argumentacja jest ostatecznie pozytywna. W miejsce teologicznego akcentu pojawia się zdecydowanie akcent praktyczny. Co mam na myśli? To, że tutaj akcentowana jest praktyka, a problemy teologiczne są jakby przygotowaniem pod to wezwanie do określonej praktyki. Kwestia usprawiedliwienia nie jest kwestią podstawową tego listu, jest jedynie jedną z poważnych przeszkód jako kwestia tak na drodze do rozwiązania problemu społeczności i to po stronie judeochrześcijan. Judeochrześcijanie są bardzo ważną grupą jako odbiorcy przesłania Pawła. Jeszcze co byśmy mogli dać? Jest też oczywiście próbą doprowadzenia do jedności, do poczucia, do tego, żeby po prostu razem mieli względem siebie poczucie, że są w jednym projekcie w Chrystusie, że należą jakby jedni do drugich i na obraz ciała. Jest też ten list zachętą do oparcia się na Bogu, który jest wierny swoim obietnicom. Tak? Czyli w pewnym sensie Paweł mówi tak, to, że teraz doświadczacie tego, co doświadczacie, to jest wynikiem tego, że Bóg wcześniej zapowiedział Chrystusa, Chrystus przyszedł i teraz wy macie to nowe życie. Ale Bóg zapowiedział coś jeszcze więcej, tak? Więc teraz pokazałem wam ten finał, abyście teraz jakby znowu się uchwycili wiary w Boga, bo On jest wierny, bo warto wytrzymać w tym wszystkim i dojść do końca. Okej. No i ostatecznie najmocniejszy argument jest pozytywny. To miłość Boga, Chrystusa oraz społeczność i świadectwo Ducha Świętego o miłości Boga są bezcenne i powinny najmocniej motywować chrześcijan do oddania się Bogu i służenia całym sercem, całym życiem Panu. Tak, i to był ten element ósmego rozdziału, gdzieś w środku pozbierane te parę cząstek, które żeśmy tam mieli jakoś podane. Tak? Czyli jest ten list, moglibyśmy go tak określić, pewną wypowiedzią, apelem motywującym, jakimś wezwaniem do pozostania w posłuszeństwie wiary, gdyż ten, który do wiary zaprasza, jest wierny i miłosierny, czego dał dowód w Chrystusie. Tak? Apel ten stoi na wielkim świadectwie historii więzi Boga z Izraelem, również w ujęciu kratycznym, przynajmniej te rzeczy, które tam Paweł powyciągał, nie wszystkie były takie różowe, ale i na doświadczeniu, którego wierzący w Rzymie już są uczestnikami. Moi drodzy, tyle na dzisiaj. Bardzo chciałem skończyć godzinę wcześniej. Jasny guzik. Nie udało się. No ale przynajmniej dojechaliśmy do jakiegoś końca, do jakiejś całości. Widzę, że przeżyliście, nie wszyscy śpią, to dobrze. Bardzo wam dziękuję za przybycie. Może do zobaczenia następnym razem. Następnym razem będziemy się ocierać o trudności tekstu Pawła, w sensie takim, że Paweł używa specyficznego języka, specyficznych terminów, specyficznych idei. Jeżeli tego sobie jakby wcześniej nie przygotujemy jako grunt do rozmowy potem o poszczególnych fragmentach, to będziemy mieć problem ze zrozumieniem po prostu Pawła. Dlatego taki jest plan na najbliższe spotkanie. Spróbujemy zrobić sobie wprowadzenie, ale już do tego tekstu, do języka Pawła, jakim się posługuje w liście do Rzymian. Dziękuję wam bardzo, niech wam Bóg błogosławi. A, Sergutkę, tam jakieś pytanie? Kiedy będzie następne spotkanie? Już mówię. Cały grafik jest na stronie bereaedu.pl.